Dobra, widzowie. Gramy tą łatwą teraz? A dam radę to przejść do 23? Dobra, ty co z głową coś masz? Partiatik! Live. Dobra. Widzów paru nazwijmy. Proszę bardzo. Ty masz inaczej, 2A? Dwie któreś litery ma fajse w niku. Ale które to ja w dupę nie wiem. Kurde, za szybko piszecie, za stary na to. Kurde! Ja pierdzielę. Dobra, Werter. A, nie da się tak. SPX. Kurde, panowie! Dziękuję, Michel. Idealnie na rok. Black Blue, dobra. I będziesz BB. Kurde. O, SPX Wojo. Zawsze gada, że go nie widzę. Niech będzie. Będziesz komendantem. Dobra. Dobrze napisałem twój nick? O, Quinto. Dobra, Adamczyk. Niech będzie. Ice versus. Dobra. Gotowi. Wysłali mi kolejnego, prawda? Słuchaj, ja. Chyba nie muszę ci przypominać, że Stalag Flucht słynie z resocjalizacją więźniów, którzy prowadzili kiedyś ucieczki. Jeśli więc myślisz o tym, żeby się kiedykolwiek wyrwać, to lepiej zastanów się nad tym jeszcze raz. Ty chłopie. Na stół przejdę na easy. Syberia. Ej, łatwo tu uciec, zoba. W nocy tylko wychodzisz i nożem, pyk. Dobra, zaczynamy. Grzebień. Już grzebień wzięty, dobra. Witam. Olaf, masz jakiegoś questa? Ty, jaki toksik. Oto szczęśliwy zwycięzcy dzisiejszej. Jolk i mentor, dobra i dobrze. Oficer SPX Wojo przeszukał wczoraj moją celę i niestety latarka jest teraz u niego. Jezu, ja będę musiał ćwiczyć, żeby go naklepać, ale dobra, na easy. Mam dwie części The Escape, ale ja nigdy nie grałem w żadną. Czemu mam od dwójki zaczynać? Czemu jesteś rudy, farmakak? No a co? W życiu ci nie wystarczy, to jeszcze tu chciałeś. No nie moja wina. Powinniśmy was wszystkich wykończyć? Dobra, na razie chodźmy z nimi. Patrzmy, co robią. Patrzmy, jak mapa wygląda. Ty, ale tu siatkę u góry w nocy rozpieprzyć jest Ezwin, nie? Jak ja w 10 minut z tego więzienia ucieknę? Jest prostsze niż tamto. Dobra, mamy to. Black Blue, uciekamy z więzienia dzisiaj. No może nie dzisiaj. Ale myślę, że szybko uciekniemy. Dwa tygodnie max. Max 2 tygodnie. Ale cuchnie, no co no. Tu wody nie mają, Syberia. Tylko śnieg. 13 dnia. To jak najszybciej. Ale którego dnia to zobaczymy. Pompki. Cześć, co to jest? Tupiam pracę. Idę ćwiczyć. O kurde, ale ćwiczy. Tutaj widzicie? Ej, czym się da otwierać kłódki? Questy zbieraj zara, ja już ćwiczę powoli, bo pewnie trzeba dzielać ludzi. Tylko kluczem? To ja chyba ścianę tu poniszczę, żeby to wziąć. Tylko najgorsze, że jak mnie policja napieprzy, znaczy się policja, strażnicy, to oni mi zabiorą rzeczy z tych skrzynek. Gdzie tu prysznice są? Dawaj tyle, ile zrobiłeś teraz. IRL 22. Dla mnie to jest IRL, a to co jest tutaj, tu, to jest offline. Tego nie powinno być. To jest niepotrzebne. IRL jest tu. Dziadek biega pod prysznicem. To jest IRL. To jest prawdziwe życie.
Jezu, Silver, ale to jest za trudne dla mnie, chłopie. Ja nie wiem, o czym ty do mnie piszesz. A gdzie są te bramki, które wykrywają przedmioty czerwone? Ale Zielu, co ty piszesz głąbie za rzeczy na czacie? Spotkanie z widzami teraz jest. Siemano. Siema! Co tam? Dziękuję bardzo. Dobra, wtupiam pracę. Ale seksizm na tym streamie sacz. Co? Co ty ksicrem gadasz? Nie, no co ty piszesz? O co chodzi ci? O co ci chodzi? Pisz argumenty. O co ci chodzi? Ledwo do Łodzi się przeprowadziłeś i już. Już. Wady w życiu widzisz. Żenada! Nie wyrobię. Dobra, ksicę. Ty, kuć tą ścianę widelcem? Czy pakować cały dzień? Dzięki, Krzychu. Siema. Przychodzę z pewnym problemem, mianowicie potrzebuję twojej rady. Co mam zrobić, jeśli mój kolega jest rudy i fałszywy? Powinienem go przefarbować? Proszę pomóc. Potrzebuję twojej rady. Nie ma na to niestety rady. To jest problem od wieków. Jedyne co można zrobić, to rzeczy, których nie mogę ci polecić. Olaf, co ty chcesz? Podobno pan z SPX Wojo co robi? Jolku, jakiego masz questa? Kurde, sorry, ja pierdzielę. O, już zapomniał. No daj mi tego questa, się obsrałeś, no nic ci nie zrobiłem. Mentor Hill i jego kumple napadli mnie i obrabowali. Pigułki na senne jest coraz ich fantem. Odzyskaj. Dobra, dawaj 24 dolary. Ale kto? Mentor Hill? Black Blue ma questa. Ale daj go. A, musi stanąć. Kurusk jest gorszy niż tutejsi oszuści. Ktoś powinien. Ale ja mam lać tego. Dobra, za 30 dolarów tym chłopie ojca zbił. Dobra. Ale SPX Wojo też miał problem. Może na początku zróbmy tak. Dopakujmy. Poróbmy te questy, zróbmy trochę sianka. Potem pokupujemy rzeczy, którymi się szybciej niszczysz tego. Tylko też trzeba obmyślić plan ucieczki. Którędy? Markaju, nie no, to wtedy jest to samo. Będzie walka z cieniem za 30 dolarów? Ale czemu ty piszesz? Aloj. Dobra, ja cały dzień na siłowni spędziłem. Już mam 66 siły. Dobrze, dobrze, Michu. Pod kopem uciekni? A jak się podkopę i wejdę do tej dziury, to oni wiedzą. O ja pierdzielę, to jest podwójny płot. Ja mówiłem, że łatwo uciec. O ja pierdzielę, to jest podwójny płot. Ty, ale w sumie? Tylko jakby... Da się jakoś łopatę zrobić? Kurde, sorry, nie to chciałem. Wiesz, co mi jest potrzebne? Nieśmiertelnik. Widziałem jeden, zaraz ci przyniosę. To było moje? Nie. Tu jest chyba moje, tak? Ja z regalem mam cel. Regal, okradnę ci, ok? Czekaj, kto chciał? Kto mi tego questa oddawał? Adamczyk jest gorszy niż tutejszy oszuści? Nie ma problemu, napieprzył.
Kto chciał ten śmiertelnik? Mentor Hill. Ej, ja Mentor Hilla miałem bić. Aj, tu jest bramka i ona wykrywa czerwone itemy? I rajd był. Ja pierdziele, dobra. Jak ja tych rajderów to będę banował zara. Ty, zatrzymaj się. Dobra, dzięki za wejście. Poćwiczmy trochę. Jak ja zara ustawienia, to wiem, że rajd się zaczyna od 1000 widzów. Co ty mówisz, jak mnie uderzysz, to rękę złamiesz? Adamczyk, chłopcze, zastanów się, co ty piszesz. Ty jesteś na liście, ty jesteś na podmuch wiatru. Chłopie, ja dmuchnę, ty leżysz. Ja dmuchnę, ty w gipsie. Chłopie, opanuj się, kogo ty straszysz? Zobacz, tak wyglądasz dla ludzi z zewnątrz. W sensie, że tak biegasz sobie. Chuderlaku, o to mi chodziło oczywiście. Nie, żeby coś, nie? O to mi chodziło, tak. Dobrze, Blaglu, dobrze. Ja szyfrem mówię. A chłopie, co ty robisz? Ty masz cały czas napieprzasz na myszce te pompki, a nie ty naciskasz i czekasz. Co ty w ogóle mówisz? Jakiej myszce? Ile rajdów? Idę robić stream, stary, wejdź i starym rajda zrobię. Starym rajda robisz? Też w więzieniu siedzą? Tak jak ja teraz? Tak? A. Posadnie. O, bitka. Werterka biją. Oj. No zostaw mnie, Adamczyk. Ja ci miałem naklepać, czekaj. Adamczyk, ty na dwie loty zszedł. Dobra. Adamczyk się pultać zaczął, ty. Grzebieniem pod żebra dostał i się złożył. Nie, Adamczyk, ty się zastanów nad sobą. Czy ty jeszcze chcesz być... strażnikiem? Masz bruda się, kara. O, ja pierdziele, panowie! Nie no, Adamczyk. Ty pieprzona 60. Chciałeś się bić i od razu do koleżków? Klucz weź? Ale co by mi ten klucz dał? Przecież jak ja ten klucz wezmę, to i tak mnie zgarną. Tak wcześniej było przynajmniej. Nie masz kolegów? Dobra, Adamczyk, jesteś 60 i tyle w temacie. Co daje blacha? Ej, ja serio chyba podkop będę robił. Tylko z celi robić podkop, czy skąd? Co Kilow? Gdzie był Kilow? Kilow był? Gdzie masz Kilow? Jak się Kilow robi? Drewno i coś jeszcze pewnie. Drewno, blacha, Kilow? Dałem te fuchy Adamczykowi, bo makowca z mamonem jadł? Co ty piszesz? Czas na ćwiczenia. Będzie czasu na ćwiczenia. A, dobra.
Jasne, wezmę tego questa. Cześć, ja miałem zbić Mentor Heela i Kurusk. A, jeszcze SP X-Voya mam zbić. Śledziłem tego parszywego złodzieja od kilku dni, poznałem jego plan dnia. Kolacja to będzie dobry moment. Dobra, ty kolacja, a tamten co? Na ćwiczeniach, dobra, pamiętajcie, ćwiczenia. Trochę sianka trzeba zarobić, dobra. Trochę siana sobie zarobimy, będzie git. Poćwiczmy, żeby ładnie ludzi klepać. I teraz pytanie, kuć tu ścianę widelcem i to ukraść i ukryć to? Masz, tu masz crafting, o dzięki. Jezu, czemu jest tyle rodzajów tego? Ja pierdzielę, ty, a pilnik się jakoś da stworzyć? A da się jakoś pilnik... Da się jakoś pilnik stworzyć? Chłopie, ty na śniadaniu mi coś zasypali, chcą mnie ubić. Tylko ja muszę tego. Bo inta mam mało. Gdzie tu się inta odnawia? A raczej ładuje. Tu zaraz będzie tego. Ty, ja na siłowni zaatakuję Mentor Heela. Tego, i go wyprowadzę z tego pomieszczenia i go naklepę gdzieś tam. Prawodolny, dobra, dobra. Przykroj Mentor Heel, ale masz grzebień pod żebra dzisiaj ładowany. Dobra, Regal, co ty robisz? Ale Regal już długo siedzi, zobacz jaki zarośnięty. Regal, ile ty już siedzisz, chłopie? 3 dożywocia pewnie dostał. Uuu, kto to jest? Nie lubię go. Brzydliwy typ. W sensie śliski, o to mi chodzi. Czy taki dwulicowy. Wiesz, o co mi chodziło? Wiecie, że o to chodziło, prawda? Broń mam. A, teraz nie mogę wejść do tej biblioteki. Kiedy są te ćwiczenia? Od 14? Dobra, naklepę teraz kogoś. SPX Voya. Czekaj, czekaj. Michael, ja mam na ciebie questa? Nie. Ciebie nie mam, Black Blue. Ty masz coś na sel ciekawego? Młotki dwa. Jest SPX Voya, dobra. Ja tu wejść nie mogę z czerwonym itemem, bo tu wykryją. Japi, rodzielę. Dobra, dwa questy wykonane. Czekaj, i mi tamte też zaliczyło. Kurde, no puść mnie już. No ile ty mnie gania? O, dzięki. Tutaj się uczy? Inta? Ta. Jak teraz dopiero dostałeś powiadomienie, że też live'a odpaliłem? Przecież ja to powiadomienie zrobiłem o 16. Nie, no przecież ja nie robię speedrunów, widzowie. Ja wypieprzony mam, że tą grę się da szybko przejść. Chłopie. To by zero zabawy by było. Wiesz, o co chodzi? Poza tym ja pierwszy raz w życiu mam kontakt z tą grą. Ja jej nie znałem tak jak ty. Ja się nie wychowywałem na jakimś mandziu tak jak ty, chłopcze. Kumasz to? Czy kto w to grał? Mandziu w takie gry gra. Black Blue doniósł strażnikowi o moich świńskich... Black Blue!
Przykro mi, ale za takie coś jedna lepa, wiesz, żeby honor ci wrócił. Honor musi ci wrócić. No zatrzymaj się, farmaka, a nie, ty zawsze trolujesz. Oficer Adamczyk, mówisz? Na kolacji go... O, czekaj, ja tego miałem też lać. Dawaj pałkę i zamknij pysk. Czekaj, tą pałkę se schowam. Tylko dwa uderzenia jeszcze ma. Które więzienie? Drugie. Czekaj, Adamczyk tam akurat wlazł. Poleżmy chwilkę. Co ty gadasz, że... Ja ciebie też miałem a nie, ja już się zlałem. Tak już. Nie. Tak. Dobra, Black Blue. Gdzie ty jesteś? Jolk, co ty tam masz do powiedzenia? No zatrzymaj się! O, drugi quest na kolacji. Mamy już dwa questy na kolacji do zrobienia. Dobra, dobra. Zaraz będzie kolacja. Czekaj, mentor heal. Ja cię miałem załadować od tyłu. W sensie z tym grzebieniem. Co jest ty? Ludzi się da podnosić. Wiedziałeś o tym? Jolk ma i pobi. Ej, czekaj, co ja miałem zrobić? Ty on za friko dostał. Ja pierdzielę. Za darmo dostał. Sorry, pomyliło mi się. Za darmo bęcki dostałeś. No luj, no bywa. O, tu miałem okraść w ogóle. A, bo ja miałem go okraść tutaj. A ja go zbiłem. Dobra, luj. Te lekarstwa często oni chcą, to może wezmę. Kolacja. O, kolacja. Kolacja, kolacja. O kurde, co ja zrobiłem? Nie. Nie! Zabrali tego baseballa! Myślałem, że go nie zabiorą. I pałkę mi zabrali z pokoju. A jestem głupi w dupę, że policjantowi zdzieliłem lepę. Dobra. Chwilę poćwiczmy. Ale dobra, mamy $200. Jest dobrze, jest dobrze. Plaglu muszę spotkać i Adamczyka, tylko ja nie mam czym Adamczyka napieprzyć. Black Blue. Dobra. Dawaj zapalarę i uciekam. Ty, czemu tylko 14? Pytanie, ile ja siana mam zbierać, widzowie? Ile mam tego siana zbierać? Ej, kto to był? O, expect swoje. Młotek, tak średnio. Czym można zakryć dziurę w ziemi? Można zakryć tym biurkiem? Śrubokręt kupić? Śrubokręt jest do niszczenia siatki czy czego? Szczerze, ja bym spróbował podkop w tej grze, w tej. Zobaczymy, jak wyjdzie, co?
Tylko gdzie ten podkop zrobić? Chyba że ja bym tutaj, bo tu rzadko przychodzą. I zobaczcie, tylko ile tu byśmy musieli zniszczyć. Chyba że tu ścianę, bo tu rzadko przychodzą. I tu podkop. I walimy lotę, bo tu jest ucieczka od razu, tak? Tu jest tylko jedna siatka. Tak, to jest już ta druga, tu jest ta pierwsza. To byśmy musieli... Nie, to po co? Po co podkop? Ścianę, siatkę! To będzie szybsze, co ja pieprzę? Ty, ja bym mógł uciec w 30 minut od teraz. To uciekaj? Jak ta siatka jest pod napięciem? Co ty pieprzysz? Pod czym? Co? Siatka pod napięciem. No jest inna rzeczywiście, ale ona jest pod napięciem? Jest jakaś niebieska tylko. Ale skąd wy to wiecie? Gdzie, jak to sprawdzić? Cześć, prysznice są. Dobra, ja mam plan taki. Nie, to podkop zrobimy, dla pewności, bo ja już obsrany jestem. Zbieram łopaty i tak dalej. Cześć, z drewna dało się zrobić kilof. A kilofem się da kopać, tak? Czy łopatą? Nie, kilofem ścianę, łopaty jak chcę. Też z drewna. Drewno, blacha, taśma. Tyle to wymaga rzeczy. Ty, ale to jest mega drogie zrobienie tego. Jeszcze mnie łatwo mogą okraść. Pracę w bibliotece weź i podkop, a tam nie przychodzą nigdy? No tak, oni chyba nie mogą wejść do... Nie, no mogą. To jest moje? Tak. Kurde, bo ja będę tak gromadził te rzeczy. Oni nie zabrali mi tej pałki! A, bo oni nie zabierają rzeczy z tego, stąd, jak cię zabiją. Tylko jak ci nalot zrobią, to zabierają, tak? Ja mam rewizję teraz? Tak powiedzieli? Gdzie mam to ukryć? To jak gdzie mam to ukryć? Tu mogę? Weku? To wystarczy? O fuck, blachy tu wziąłem. Nie miałem rewizji. Nie miałem rewizji! A mnie nastraszyłeś. Japi. Proszę, nie rób tego. Cały sprzęt nielegalny, kontrabanda, chłopie na apel brana, iluj. Pilnik muszę zdobyć. Kupić to? Głowica haka, co to jest? $24 za plakat on chce dać. Patrz to. Kupuj taniej, sprzedaj drogo. Jezu, ja mu dałem magazyn, nie plakat. Wypieprzaj. No chodź tu, no nie obrażaj się. Kiedy? On tu się uwagę sobie, ale kiedy?
śniadanie. Kupić tanie, oddać za darmo. Miss click. Miss click, ok. Dobra, muszę mieć pilnik i robimy tak. Widelcem ścianę rozłupę. Dobra, a jeszcze zerknę to miejsce, co widz polecił. Tam bibliotekę. Tylko pracę bym musiał, ale czemu to jest lepsze miejsce? Bo przecież są, zobaczyli tu do przekopania tej. Chyba, że łopatą się szybko kopie. Bo nie wiem, bo jej nie miałem. Ja miałem, potem mi wypadła. No jak nie chodzi o to? To nie jest praca? No tu ścianę niszczymy. Pyk, podkop. Raz, dwa, wychodzimy. No jest drabina, widzę, i co z nią? Gdzie ona prowadzi? Ja nie wiem, czy tej skrzyni bym nie chciał zdobyć. Ciekawi mnie, co tam jest. Luj, bierzemy ją teraz. Idę po widelce, pieprzę tu. Oni się... Nie, czekaj, jak ja na zewnątrz będę. Na zewnątrz jak będę, to się zorientują, nie? Jak będę to łupał na zewnątrz. Pilnik. Czekaj, co to jeszcze było? A, brudny żniw. Taśma. Dobra, dobra, mamy już kolejne itemy potrzebne nam. Czekaj, z tych rzeczy mogę. Dobra, dobra, dobra. To my możemy już zrobić łopatę, tak? Ja nie wiem właśnie. No gdzie ja chcę kopać? Ja bym najchętniej tu zniszczył ścianę. I w nocy przyszedł, podkopał się tutaj, dwie łopaty potrzebne są i uciekniemy. I łyżki wezmę na wszelki. Five head? Ja myślę, że to jest spoko plan. Ale tutaj też bym zniszczył z ciekawości, co tu jest. Tutaj też bym rozwalił tą ścianę. Trzy widelce poświęcimy, Luisy. Dzień później uciekniemy najwyżej. Ale Kłenku, co ty piszesz? Dobra. Umyję się, pójdę się douczyć, bo ja potrzebuję na łopatę chyba 40 albo 60 inta. Mega dużo. Tylko na łopatę już mam rzeczy. Kurde, spoko jest ta giereczka teraz, jak już tak w miarę coś tam rozumiem z tej gry w porównaniu do pierwszego rana. Folia. Drewno potrzebuję też na łopatę kolejną. No w teorii można by się zatrudnić, tu podkopać i zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i na ósmym wyjść, tak? No ale to dużo kopania jest, serio mega dużo. Ale może to byłoby bezpieczniejsze? Jak myślicie? Spoilerować, a ta gra ma fabułę? Bo oni tu zaglądają. A da się zakryć jakoś dziurę? Jolku, jakiego masz questa? Poranny apel wcześniej się... Na apelu? Dobra.
Trochę się boję na apelu, aleluj. Ziemią? A, tak jak się normalnie kopie w dół, to ziemia wypada. W sumie ta, ale to potem jest też 10% ziemi tylko do zniszczenia? Podpory trzeba robić? Na długi tunel? Jakie podpory? W dupę. Ja uciekam z więzienia, a nie jestem już górnikiem, co ty? Podpory się... Z czego się robi podpory? Drogie są? Czekaj, ile ja mam tego? Powiedzcie mi, ile ja mam... 50 inta, to mnie chyba na łopatę stać. Chociaż ta lepsza łopata kosztuje 60 inta, może tą lepszą byśmy robili? Black Blue, wiesz co, lekarstwo. A ja mam przy sobie chyba. Dzięki, te 22 dolki. Kolacja. Czekaj, ja nie miałem na kolacji tego questa? Dwa drewna tylko. A da się jakoś drewno inaczej pozyskać niż z handlu? Może być drewno u kogoś w tej? Skrzynce? Drogi ten pilnik za 50 miał. Jak ja mam lepsze reputacje u typa, to mi taniej sprzedaje, czy jak to jest? W pracy jest drewno? Co ty gadasz? Której? Zara, pójdę do urzędnika zobaczyć pracę, jakie ma i się zatrudnię. Ruchy ja. Dobra. Odłożę drewno. Regal, co tam? Wpadło ci ostatnio coś? Ty biedaku. Widzę, że nie oddaję życie. Albo nic nie trzymasz, bo wiesz, żebym cię okradł. Magazyn. Kurde, warto zamarnować magazyn i taśmę na pieprzony plakat dla typa? Chyba tego questa odrzucę. Jaki worek? SPX woju. Co ty mówisz? Widzę, że nie tylko ja ludziom po tym zaglądam. Oficer Queen to jakiś czas temu mnie okradł. Nie ma problemu, wbiję mu. Chętnie go dźgnę. Czekaj, co masz? Lina, drabina, taśmę muszę kupić. Lekarstwo, no kolejny chory w dupę. No to te lekarstwa ja muszę zbierać, bo nie pamiętam teraz, gdzie było. Dobra, wpadnę na lekarstwo, jakieś to wezmę. I mu zaniosę potem. ASP... Warto było tu zerknąć. Dobra, dwie taśmy, zarąbiście. A werterka jeszcze chyba nie okradałem. Nie okradałem, tylko nie wiem z czego. Serio tak się da, wojo? O, ciekawe, ale ja tam nie planuję nic wnosić. W sensie idę to odłożyć. Dobra, mamy sporo tego. A właśnie, zróbmy sobie coś takiego, widzowie. Od razu więcej miejsca. I teraz tak. Ja potrzebuję blachę. Ja mam jedną blachę. Mogę zrobić już jeden ten kilo. Znaczy, nie kilo, łopatę miałem robić. Nie, dobra, jest ok. Pyk, pyk i taśma.
Pyk, pyk, pyk. Mamy to! Licha łopata! Ale ja chyba zrobię tą lepszą, widzowie. I takie dwie lepsze myślę, że wystarczy na tunel, który na trzy kratki jest. Nie? Lepszą, nie? Bo to jest tanie. Tak naprawdę jednej blachy nam potrzeba tylko. Dobra, i tą skrzynię bym też okradł. Zobaczą, że któryś leki będzie miał przy sobie. O chłopie, ja tylko okradę mięso. Żeby za mięso ludzi ganiać. Czekaj, kiedy ja miałem zwrócić uwagę? Poranny apel, okej, za $30, sporo, sporo do zarobienia, w łatwy sposób. Ej, ja mam broń na sobie? Tak. Ja miałem oficera Adamczyka i oficera Quinto, ale teraz nie, jak mam tyle tego nabite. Jak się licha zużyje do kilku procent, wtedy ulepszy masz 100%? Serio tak jest? Jeżeli tak, to zarąbiste. Tak? Spoko. Tylko wtedy ja muszę nosić ze sobą te rzeczy. Co jest też minusem. Chociaż ja będę tylko łopaty wtedy miał ze sobą, to aż tak drogo nie jest. Czekajcie, bo mi spadło trochę. Chwilę tu połupmy. Dobra, apel. Klej. O, black blue blachy. Ej, black blue, ty masz dobre ceny. Adamczyk ma niezłą esę, no chłopie. Dwa razy już go dźgnąłem grzebieniem, także. Psycha trochę siada, sadgę. Kto ma przeszukanie? Ja muszę patrzeć. Odłożę sobie blachę, magazyn. Regal, nie będziecie na apelu, masz lipę. Po co się rzucałeś, chłopie? Jesteś największym koksem w więzieniu. Regal, ty se niezłą lipę robisz. Opanuj się. Śrubokręt, nie? Panowie, 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 panowie! Siema, Jelko po NB, dzięki widzę, wykrzyknik NB, link, zapraszam. Siema, witam Kermit. Dobra, sianko jakieś zarobione. Plakat wypijam tego questa. Adamczyk i Quinto. I to lekarstwo mam znaleźć. 90% nabiłem niepotrzebnie. Apteczka to jest lekarstwo też? Nie, to jest dla mnie lekarstwo. Czego tu łazisz? O chłopie, 100% nabiłem. Ja pierdzielę, no przepraszam was, nie chciałem. Jezu, że mnie nie okradli, tylko tego z chaty. Ale z chaty chyba nie okradają, nie? Tylko jak nalot mam. Przestań! Dobra, nie okradli.
tylko te chatki pookradam. A i miałem iść zobaczyć, która praca to jest z drewnem. Uuu, załóżmy, bo chyba mam parę osób do pobicia. Idealny moment, żeby to zrobić. Ten nieśmiertelnik bardzo może ktoś będzie chciał. Blacha była? Co wy gadacie? W którym? Tu? Ty, ja ślepy, dzięki widzowie. Ja to ślepy kret, typowo, typowo. To mamy już dwie łopaty, nie, bo na to, to jest, mamy dwie lepsze łopaty. To chyba będzie wystarczyło. Zbijemy widelcem do low. Dobra, jest plan, jest plan. Nie, mamy, nie, mamy jedną lepszą. Szybko tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Kogo ja miałem lać? Adamczyk. Oficer. Ice versus. A Quinto. Dobra, znajdźmy ich, znajdźmy ich. Sporo sianka do zarobienia. Wojo. Dobra, Quinto, waleć. Ja umiem coś zabrać? Pałkę mu zabiorę. Kolejna pałka do kolekcji. Regal, co masz? Lipę w dupę, lipę. O chłopie, widzi mnie ten. Nie, nie widział. Nie, oni mnie... Nie. Jakie posiłki? Co to znaczy? Już? Przypadkiem chyba coś podniosłem, bo jestem tępy. Ale dobra, nic nie straciliśmy, nic nie straciliśmy, jest git. W sensie siana mam mega mało. Mega mało siana jest. Ej, przecież... Jak ja nie usunąłem tych rzeczy? Przecież wziąłem latarkę, no mam ją tutaj. O co chodzi? Oddać muszę? Jak ja nie wiem od kogo wziąłem, bo nie ma. Masz. Buget misja na stówę. No daj tego questa. Książkę ci zdobyć. Dobra, chłopie. SPX latarka, no co to znaczy? Co to znaczy? SPX Wojo? Ty no, coś jest nie tak. Może tu będzie akurat łopata? Ale my jesteśmy blisko ucieczki już, widzowie. Kurde. Daj widelc. Nie wiem co z tą latarką, to jest jakiś buged, no naprawdę buged.
Usuń było. Zawsze było, że usuwałem i tyle. Ty, on się nie rozpruje na mnie, nie? Nie troll. Dobra, w kolację muszę też odwrócić uwagę. Dobra, wezmę i od razu tą ścianę odłożę. Żeby nie było nawet podejrzeń. Boże, oby tam była łopata, błagam. No kill off też może być, to szybko ściany zniszczymy, ale... Żyletkę z questa tam, gdzie widelce odłożyłem. No tak, ale mi nie zaliczyło questa, jest jakiś bug. Ja nie wiem, komu ja mam to oddać. Znowu SPX, a przecież nie brałem tego od jednej osoby. Mówię wam, że to jest bug. Ja pierdziel. Aha. Puść mnie, puść mnie, w dupę puść mnie. Nara, panowie. Ja mam buga z tymi itemami, bo wcześniej było tak, że zabierałem je i się usuwało samo. Dobra, ja lekarstwo poza tym potrzebuję i książkę. Książkę komu dać? Mentor. Zaniosę ci, pewnie na kolacji jesteś. O, tłuką się. Wejście dolku, blaglu, nie. Śledziłem tego parszywego złodzieja od kilku na ćwiczeniu, ale czemu te questy zwracają uwagi, one są irytujące. No prysznice, a prysznice zaraz są, po kolacji one chyba są. Dobra, wiecie co, ja pójdę trochę podubać ścianę na dole, tam gdzie będziemy uciekali. Czemu jesteś Rudy Olaf? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Co ty? Dobra, poszedł. No ty jeszcze gorszy. No gorszy, że ten, no że mi przeszkadza. Poszedł z ucha strzelać? Ja anuluję te questy, bo to jest na pewno bug, mówię to wam. Wypieprzam te questy dwa. To jest buged. Na 2% zbiję tą ścianę, jak będziemy mieli łopaty, to uciekniemy. Taki jest plan. Wtedy ją zniszczę, od razu ją odstawię i ja już bez powrotu. Albo mnie zastrzelą podczas ucieczki, albo ucieknę. Tyle w temacie. Ej, to będzie mega riski, ta ucieczka. Ale ja wierzę, że się to uda. Cześć, prysznice zaraz będą, muszę szybko pójść. To jeszcze chwilę pokopę tam.
Szkoda, że w tym nic nie było. A. No gdzie ludzie, te policjanci? No mydło masz... dawaj. Dobra. Odkładamy ten widelec tutaj. Jest git, jest git. Czej, na apelu ja miałem coś zrobić? A nie, to już robiłem. Lekarstwa nadal nie mam. Co oni na sel mają? Gówno. Drewienko. To tanie to drewno ogólnie. Po dyszce. Wiesz co? Książka, tego mi potrzeba. Dobra. Plakat? Nie. Plakatu nie zdobywam, bo za dużo roboty przy tym. W łóżku też się regeneruje energia, ale chyba wolniej. Kurde, akurat ją opieprzyłem. Czekolada ci potrzebna, ciekawe. Po co misję robisz, jak uciekasz? No zarabiam, żeby mieć na itemy. Moje rzeczy znikają. Na przykład wczoraj nożo szczoteczka. Dzisiaj słyszałem, że tym złodziejem jest oficer Ice Versus. Zaraz go dźgnę. Dobra, rano go dźgnę. Czego się pultasz? O, lekarstwo komuś miałem dać. O, dzięki Regal, ty jesteś pomocny. Dobrze, że mam cię w tym pokoju. Czy ile mam inta? 54, potrzebuję 60. Ja pierdzielę, Regal, jeszcze blachę mi dajesz? Dobra, blachy mamy wystarczająco, jedna jeszcze taśma i jedno drewno? Tak, jedna taśma, jedno drewno i możemy uciekać. Jest git, to wypieprzam, to mi niepotrzebne. Kto chciał to lekarstwo? Fajse, gdzie ty jesteś? Ty od razu mi questa też dajesz? Od razu $25? Ale siano sypią, ty! Oj, lipa. Chłopie, ty! Chodź tutaj, na porachunki. Co, obstraić zbroja? No nie dziwię się. Co tam masz? Dzięki. Czyli jeszcze potrzebujemy jedno drewno i można uciekać. Olaf, drewno. Kto chciał czekoladę? Fajse też? No, kup taniej, sprzedaj drożej. W końcu się udało. Po co ci drewno na łopatę? A nie, i trzy pilniki. O ja pierdziele, trzy pilniki są potrzebne. Trzy w dupę pilniki. No nikt tego nie ma, no. No pilnik jest potrzebny do zrobienia łopaty, no. Co ja ci zrobię, że tak jest? Ziemia. Pilniki, szukajmy i drewno. Dzięki, Lemonek. Co na przeziębienie polecasz? Szybrowce, ale na 39 stopni. Tylko metek zostaje chyba.
Dziękuję bardzo. No albo tibia. Zależy, co wolisz. A na przeziębienie, no to siedzisz chwilę w chacie i mija. Ciężko się czyta? Normalnie, dobrze przeczytałem przecież. Mega dobrze. Mega dobrze. Czy ja miałem książkę dać komuś? O, w dupę. Czemu 86%? Muszę jakimś sposobem znaleźć drewno szybko. A nie, ja muszę się douczyć jeszcze. Ty! Oni tam też wchodzą czasem. Łopata w grę, 60 inta, właśnie dobijam. No ale ja tyle igi nie będę mógł rzeczy przenieść w tym jednym momencie. Bujno, ligi. Ja ligi nie gram już od dawna i średnio mi się chce za nią zabierać, wiesz? Też za nią nie tęskni. Kto chciał książkę? Jolm, tak? Czy... Tak. Dam mu. Gdzie biegniesz? Zbić kogoś to ja chętnie, Olaf. Czekaj, ty jest oficer? Nie. Kurde! Ale odpieprzyłem. Nie zaliczyło mi quest. Ja pierdziele, nie wyrobię. No nie wyrobię, że mi questa nie zaliczyło. Gdzie on zniknął? Ja pierdziele, gdzie ty jesteś? No. Uj, leżysz. Daj mi to, bo to już gówno jest. Dobra, ja już questów nie będę robił. Teraz szybko tylko trzeba drewno znaleźć, pilniki. I lecimy z tym. To było sta... O kurde, co ja zrobiłem? Ty, ja miałem przy sobie nielegalną rzecz. Pytanie, czy mi wjazd do domu zrobili? Chyba nie, na szczęście. Dobra, lepsza łopata. Zrobimy tu lepszą łopatę, a tą drugą weź zostawimy słabą i ją ulepszymy w razie czego? Czy dwie liche i jedną lepszą? Mogę zrobić dwie liche i jedną lepszą niby. A nie, to ja pilników nie potrzebuję. To ja potrzebuję tylko... Nie, nie potrzebuję już pilników. Pilnik jest potrzebny tylko na zwykłą łopatę, potem już drewno. To ja mogę już uciekać. Mam dwie łopaty. Jedno drewno i uciekamy. Szybko. Znajdę to drewno szybko i uciekniemy tej nocy. Tylko ktoś musi mi to sprzedać, bo nie wiem skąd to mam wziąć. Po co drewno? Na ulepszenie łopaty jest drewno potrzebne. Nie, poczekaj, to ja nie potrzebuję. Trzy łopaty wystarczą. Tu mamy łopatę, tu ulepszenie na łopatę.
Nie, czekaj. Jak się ulepszą łopaty? A bez drewna! Ja tępy, widzowie. Rzeczywiście, ja tępy, jestem bez drewna. Ty, mamy dwie ulep... To ja już od dawna mogłem spieprzać. Ja tępy, ja tępy. Pałkę wezmę, jakby się jakiś policjant pultał. Dobra. To ja gotowy. Ale ja się boję z takim full setem chodzić. Odkładam to na razie. Zaraz uciekniemy i pałkę też odłożę. Z pałką chodzę sobie. Dobra. Wypieprzaj z tym questem. Energii może nie starczyć? No jak? To będziemy odpo... To wrócę pod prysznic w nocy? Nie, to wrócę do Wyra. A nie, w tamtym... Tak, wrócę do Wyra! Przecież ja kupę przez ten. Przez skrzydło szpitalne. Tu się da położyć. Dobra, dobra, spokojnie. Ja mam wszystko rozplanowane fest. Tej nocy uciekamy na Kubę z powrotem. Cygarko z Syberii. Chłopie, z Syberii ucieczka do ciepłych krajów. Nie wyrobię już z tego zimna pieprzonego. Szaruwa, zimno. Pieprzę to miejsce. Uciekam. Tej nocy fale lotę. Łopaty mam. Widelec do zniszczenia ściany mam. Ty, to ja nie mogę zniszczyć tego. Nie, bo jak... Dobra, teraz się skapnę. Bo jak ja zablokuję ściany z bomby, to ja nie wrócę już energii doładować. A muszę zablokować tą ścianę. Manekina zrobić. Dobra, manekin leży. Dzięki Kezigo, Yumi. Jedzenie sobie tam zanieś. Ale ja nie mam za... No mogę jeszcze w dzień pozabierać jedzenie, jakie jest. No dobra, niech będzie. Tylko jedzenia to oni za bardzo nie mają sami. Weź tylko jedną łopatę, blachę i taśmę. Jak zniszczysz łopatę 10% ulepszysz, to wystarczy. Ale tam odłożę to najwyżej na podłogę. Nie będę tego najwyżej nosił. Ja się boję, ja biorę wszystko. Zabieram cały dobytek, jaki mam. W ogóle jedzenie nie mają na chacie. Co jest? Biedoki pieprzone, gdzie je żarcie macie? Nikt jedzenia nie ma? Kolacja jest. O chłopie, zaraz ucieczka, ty. Zestresowałem się aż. Zaraz ucieczka. Ja pierdziele, zaraz walimy lotę, czujecie to? Jedną łopatę sobie na maksa. Ty, może ulepszę już jedną łopatę na maksa. A drugą... Zostawię tylko do tego, do naprawy, no. Teraz ulepszę jedną, a drugą ulepszę, jak się będzie niszczyć, tak w razie czego. No! Bo i tak mi wystarczy tych rzeczy. Niech będzie. Lekka łopata, licha łopata i tu do naprawy, no, no, no. Dzięki temu mamy trzy łopaty. I na spokojnie to zrobimy. Tam widelec jest do niszczenia, leży tam, już czeka. Pałkę mam na sobie, jest git. Tylko jedzenia nie mam. Regal, masz jakieś jedzenie? Ja pierdzielę, mnie zdenerwowałeś! Wypieprzę ci to zara! Pieprzony, ty żarcia nigdy nie ma! Ci prześcieradło schowam. Kurde, nie to. No nie da się tego prześcieradła zakryć. Pieprzonego prześcieradła. Aha. Mogę wczytać ostatnią noc. A muszę tak zrobić. Ostatnia noc to jest kiedy? Ja pierdzielę, znowu musimy dzień przetrwać. Ja pierdzielę.
Nie wyrobię. No i cały dzień w plecy. Pieprzone biurko twoje, regal. Syf narobiłeś na chacie nam tylko. O, w dup. A, u regala przy ten sprawdzanie. U mnie nie, dobra. Idę podrzucić coś regalowi. Ty idą, patrz. A nie, dobra. To chyba jest automatycznie, tak mi się wydaje. Dobra. Chciałem sprawdzić, czy się naprawiła przez ten loading, ale nie. Nie macie już u mnie usług żadnych dostępnych. Ostatni dzień tej pieprzonej celi. Aha, bo ja nie mam inta chyba, tak? Czy to już jest po nauce? Tak, muszę się nauczyć, idę. Co się dzieje? Jaki one shot Bartok? O czym ty piszesz? Ściana ma 4%, no. Dobra, 63 wystarczy. Wracamy, ulepszamy łopaty. I chillujemy esse do nocy, no. Jeszcze może zerknę. Czekaj, nie, ja mam pałkę, nie wchodzę. Siła Kerim. Dawno mnie nie było, ale przeprowadzka mieszkań. Dziękuję ci bardzo, miło mi, doceniam. Ale to już raczej końcóweczka, wiesz, bo ja teraz inne godziny niż ty pamiętasz. Ja jestem innym człowiekiem teraz. Gdzie druga łopata? A, nie zrobiłem jej jeszcze. Ej, to taśmy jednej nam brakuje. Tak? Jednej taśmy nam brakuje. Bo... A nie, dobrze jest. Tak, jednej taśmy nam brakuje. I blachy w ogóle, co jest? Gdzie one są? To jak ja wtedy miałem fula? Chyba, że wezmę to ze sobą i najwyżej ulepszę dopiero tam dalej. Wystarczy to, chłopie, ja obsrany jestem. Dobra, pookradajmy tak to trochę. Manekin, a już. Pilnik. Tu nic nie ma. Tak mówisz, że regal ma ukryte. Regal, co ty na to, żeby cię w folii owinąć? Zgadzasz się na taki challenge w celi więziennej dwóch kolegów? Dobra, muszę blachę kupić. By się tak przydała na wszelki, bo ja obsrany już. Dzięki za dyszkę. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zbogacić. Katrzyn dał na Golibordę 10 zł. To mały donate, żebyś przedłużył. Bo ostatnio mało wolnych wieczorów. Dzięki bardzo. Nie. Ja dzisiaj takie godzinki, żeby
koło 16 odpalać, tak jak wcześniej mówiłem. Ale ci nie było właśnie, to jest problem. Tak do 11 ja streamuję coś takiego. No spokojnie. Witam panów. Jak, dwóch się znokautowało? Michel Jolk. Jesteście równi. Chociaż ci równi, to ja bym nie... Mega sus. Nieważne. Dobra. W sensie chodzi o to, że jest wyższy. O wzrost chodzi. Tak, tak, dobrze piszesz, chodzi o wzrost. Dobrze piszesz, widzę. Widzę, że wyczułeś, no, o wzrost chodzi. Dobra, zaniosę sobie te dwa kurczaki chociaż, jeżeli chodzi o jedzenie. Aj, czekaj, ja mam pałkę. A, ja mam pałkę pilnik. Nie mam pałki. Siema, dziwisz się, że tu robię zapasy? Nie, nie. Widzę, że Queen to tak 10 IQ policjancik. Dobrze, dobrze. Queen to nie ogarnia. A może on jest po mojej stronie po prostu. Chcę, żebym uciekł. Miło z twojej strony, Queen, to dzięki. Spoko, Bartox. Czyli jednak zapalniczkę coś dają. Żartuję, Queen, to po prostu jesteś po mojej stronie. Ja od początku to wyczuwałem od ciebie. Znalazłem włos w jedzeniu, regal. Chłopie, my się ciągle napieprzamy w tym, a ty się o jakieś jedzenie martwisz. My powiedzmy na Syberii jesteśmy. Włosy to tu jest rarytas. Co ty jesteś, nienormalny? Za dużo w dupie chyba ostatnio, co? Regal. Pewnie ci strażnik dał do obgryzienia coś. Mega sus. Ale widziałem, że cię ostatnio lepiej traktują, więc pewnie dlatego. Regal. Nie podoba mi się twoje zachowanie, wiesz? Nie podoba mi się. Dobra, czekajcie. Chwilę poczekam. Ale w sumie dzień piąty dopiero. To szybko uciekniemy, jeżeli serio się uda za pierwszym. Chociaż kto wie, czy się uda tak naprawdę. To jest mega riski mimo wszystko. Jutro przegląd TikToka, 700 TikToków, tak. A potem te escape'y pograwy, no. Ja myślę, że sobotę w niedzielę te escape'y jeszcze zrobimy. I zobaczymy jak dalej. W przyszłym tygodniu bym chciał Crysisa zrobić. Parę innych rzeczy. Regal cały w czekoladzie jest upieprzony. Świnku. Dlatego. Gdzie jest regal? Nie, regal nie. W sensie... A, dobra. To jest czekolada. Inaczej to zrozumiałem. Ale oczywiście miałem też to samo na myśli, że jadł czekoladę całą gębą. Trudny więzienia dochodzi do odlewania kluczy. Ucieczki linami, chłopie. 1200 TikToku masz, senpai? Ja pierdzielę, czy ty oszalałeś? Dzięki, Kuba. A. Dobra, kukła już czeka. No jutro 16, tak jak dzisiaj, no. A wy co, Rudy i... Coś tu nie gra. Panowie, że wy tak za budynek chodzicie razem? To będzie ci chciało sępa aż tyle ogarniać? Chłopie. To jest mega dużo rzeczy. Fuck. Przypomniało mi się, że miałem Cupheada dzisiaj na YouTube'a wstawić, ale jest 23. Luj, pieprza o tej godzinie. Na noc widzowie obejrzą.
Prawda? Komuś to przeszkadza? O, akurat po streamie, kto nie oglądał tego Cupheada, to dzisiaj na YouTube'a wstawiam. Likę. Dobra, luj. Miałem o 20 wstawić, ale zapomniałem, bo mi YouTube... Kurde, ja nawet nie sprawdziłem, ale no niby przetworzył YouTube. Ale kto wie, bo powinienem sprawdzić. Pokaż. To naj... Zamknij ryj. Przetworzył YouTube, ty szybko. Ty, dobra, uzbrajamy się. Pałka do ręki, jakby się chcieli bić. Łopata, łopata, to blacha. Pilnik na wszelki wypadek. Jestem gotowy. Patrz, niby pod prysznic, potem apel, a ja biegnę, chłopie, tam do skrzydła szpitalnego. Ścianę łupać. Czujesz to? Jedzenie już tam leży. Mało go jest, ale luj. Zawsze coś. Siła spoko. Int, o kurde, ja mam inta mało. Ja muszę 61 chociaż, bo potem będzie lipa. Ja pierdziele. Już odwaliłem początek lipny. Dobra, szybko te 13 zbić chociaż. Teraz apel będzie z bomby. Na apel przyjdę. O chłopie, to jest to jest ten moment. Uda się czy się nie uda, kto to wie. Cześć, on do mnie strzeli jak wyjdę, za wcześnie jest. O 23 dopiero mogę wyjść. Jak tu teraz wejdzie strażnik, to jest lipa. Jak teraz wejdzie strażnik, to jest lipa. Co ja zrobiłem? Kopiemy. Ej, serio. Nie starczy mi staminy. Pierdziele. I łopata już zniszczona. Ja pierdziele. Już łopaty prawie nie ma. Nie da się tego odłożyć? To jesteś na dole? Jak? Pilnika nie wystarczy przecież. Ja pierdziele, ty, ja muszę tu się wpieprzyć, generator zniszczyć. Ja pierdziele. O w dupę. Wczytaj sobie ostatnią noc. Ty, ma to sens. No. Wczytam. Tylko co ja mam zrobić? Ja muszę kilo zbudować. A jak się niszczy generator? Da się niżej wkopać? No nie da się niżej. Co ty z głową coś? Mega lipa jest. Ty, na wieżyczkę jakby się wkopać. A nie, nie da się, bo tu też będzie ściana na dole.
Zrobimy test, czy tu będzie też ściana? Ale to by ile trzeba było kopać, zobacz. Ej, trudniejsze jednak. Ja się nie spodziewałem, że na dole będzie tków, no ty. O kurde, tu nie jest. Ale łopaty mi nie starczy. Trzy łopaty i to zrobimy, jeżeli tam da się na wieżyczce. Ej, a jak się wykopać? O ja pierdziele, jeszcze się wykopać trzeba. To my mega w dupie. Co się stało? Ja pierdzielę. Nie wyrobię. Ale nie widać tego, nie widać. Tu ciągnie się cały czas mur. Widzicie? Lipa. Do góry się wykopnę, ale co mi da wykopanie się z tamtej strony? Łatwa gierka. No jednak trudniejsze to jest. Ja pierdzielę. Rozpieprzyli mnie. Tutaj też jest pod napięciem ten mur? Ej! Ej, tu nie jest! Starczy pilnika? To jest ten drugi, nie? Nie, tam jeszcze jeden jest. Dobra, to nie jest. Luj, wczytuję. Ja pierdzielę. Jak to zrobić? Jak się... A generator czym się niszczy? Tam wyłącza się go po prostu? Nie, ja kill off zrobię. Kill off. Zrobię kill off, zniszczę tam ścianę, wyłączę generator i pilniczkiem pyk, pyk, pyk. I mamy to. Pilniczkiem, potem, ale to i tak muszę, ja pierdzielę, ile ja muszę rzeczy jeszcze mieć. O chłopie. Ja pierdzielę, ile jeszcze rzeczy trzeba. Nie, porypane to jest, ty, no porypane, ile rzeczy jeszcze muszę mieć. Nie, inaczej to zrobię. Ja tam widelcem rozpieprzę. W dzień. A nie, tam Cyper jest z drugiej strony. Nie zrobię tego w dzień. Zrobię kill off i dwie te lepsze łopaty i luj. Kill off, dwie lepsze łopaty i mamy to. Proste. Kill off i dwie lepsze łopaty. Jest malutka. Opilnicz u blacha. A zwykły kill off zniszczy ścianę na S, czy nie? Czy dwa potrzebne są? A nie, tak, macie rację, po co mi ten? Wystarczy mi jedna lepsza łopata. Jedna lepsza łopata. Pilnik, chyba że nożyce zrobimy. Jedna lepsza łopata. Nie, jedna lepsza, jedna gorsza. Nożyce, kill off. Cztery rzeczy i mamy ucieczkę. Dobra, 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 dobra. Jedna lepsza, jedna gorsza. Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git. Jest git. Mamy już kill off też, bo kill off jest tani. A nie, kill off się robi z łoma. Skąd ja mam łom wziąć? A, da się go kupić.
Jedna lepsza, jedna gorsza. Dobra, dobra, patrz to, patrz to, patrz to. Puść to, w dupę puść to, kumasz? A ja inta nie mam. Górą, a nie dołem, bo i tak się nie opłaca. Ej, rzeczywiście, po co ja chcę kopać? Po co ja chcę kopać, jak trzeba i tak górą? Ale dołem mnie na pewno nie znajdą strażnicy, to jest plus. Chyba, że oni mogą wejść do dziury, bo nie wiem. Mogą wejść do dziury, czy nie? Górą szybciej, dobra, to zróbmy może... Tylko łomów nie mam, ja pierdzielę, ja łomów nie mam, kumasz? Łomów. Nie mam łomów. Na kill-off. Zrobię jeden lepszy kill-off. Jeden lepszy kill-off zrobię. Nożyce i tyle. Ktoś miał na sprzedaż łomy? Dobra, dobra, ogarnę. Ważne, że... A ciekawe, jakie ceny są tych łomów. O, jest pilnik. Mamy te. Mamy nożyce. Mamy nożyce. Już są nożyce. Jest git. Pączek. Aha, gdzie taśma? Tutaj to odłożę. Bo mamy nożyce. Teraz tak. To, a to się robi drewno, łom, taśma. Okej. Z tego, tego i łom nam jeszcze potrzebny jest. I potem sobie ulepszymy. Czyli jeszcze jedną taśmę poza tym. Taśma, drewno. Dobra, dobra, dobra. Czyli potrzebuję jednej taśmy jeszcze. Łom. I mamy to. Mamy lepszy kilo wtedy. Mamy już nożyce. Tylko czy... Nie, na pewno, dobra. Tylko pytanie, czy generator wystarczy ten. Jak łatwo się generator wyłącza? Po prostu kliknąć i tyle? Łom 90, a to spokojnie. Jak 90 to easy. Dobra. Teraz tylko trzeba trafić na tego typa, co łom. Bo widelca... Chyba, że widelcami, ale to za dużo czasu zajmie. Nie, widelcami to za dużo czasu zajmie, tak mi się wydaje. Może być lipa. Ja obsrany zbyt. Aha, o kurde, tu widelec zniknął. Ty, jak ta ściana się naprawiła? Nie sprawdzałem po save'ie. Sprawdzić muszę, czy ona ma full HP. Czy 4%. Na wszelki już wezmę widelce do niszczenia. Spoko, srimpaczu, to jego pałką zbiję w razie czego. Mam pałkę. Nie, ma 4% jest. To odłożę te widelce tutaj. Dobra, na ćwiczeniach będzie jakiś handlarz, to odkupię od niego. Jest łom! 6 dyszek, mamy to. Dobra, jest łom. Idziemy, czekajcie, to ja muszę inta teraz odbić. 54 inta, muszę 60 nabić. Tej nocy uciekniemy. Pałkę wezmę, przyjdzie policjant, tak zapieprzę tą pałką, chłop już się złamie. Serio mu kręgosłup złamie. Zobaczysz, uderzy go w kark. Bo to będzie z przyczai. Dobra. Mamy to, mamy to. To jest ucieczka. Ty, ale mnie zaskoczyli. To te elektryczne siatki są też dołem. Trzeba zapamiętać, widzowie, że one są lepsze. Jak jest elektryczna siatka, to już jest lipa. Dobra. Co ty gadasz w ogóle? No, tej grze, to jest RP, wczułem się. RP to jest. Kumasz, że to jest RP? Dobra.
Robimy kill off lepszy. Czy chyba, że zrobię gorszy kill off? I potem go ulepszę, jak będzie miał low? Chyba tak, bo się trochę boję, że nie wystarczy. Nie, bo ja kill offem niszczę tylko ścianę jedną. Chociaż jak oni zobaczą dziurę w ścianie, to coś zrobią? Załatają ją czy nie? Nie, oni muszą mnie zobaczyć przy tej dziurze chyba. A, jednej taśmy nie mam jeszcze. Jeszcze jedną taśmę muszę zdobyć na lepszy kill off. To jest słabe. A lepszy się robi to, drewno i taśma. Ty chyba, że super. Nie, to 80 inta kosztuje. Pałkę se wezmę na łapę już. Regalowi podrzucę to, że jak ucieknę, to żeby jeszcze lipę miał. RP. Dobra. Czyli taśmy trzeba znaleźć. Mamy nożyce. Dobra. Jak zobaczą dziurę w ścianie, to koniec. A jak szybko się niszczy? Nie, to ja wezmę ten kill off słabszy i najwyżej ulepszę go potem, jak będzie miał low, bo ja się serio boję, że może nie starczyć. A nie będę z widelcami biegał. I lipa jest w tym. Lipa jest, widzowie, w tym, że... że taśmy nigdzie nie ma. Taśmy nikt nie ma. I nie mam na drugi ten. Nie mam na drugi kill off, żeby ulepszyć. Rzeczy ty. Taśmy, błagam. Leżeć. Tupę zdenerwował. Czekoladę, bo dużo energii daje, a w sumie raz. Dobra. Skąd ja mam tą taśmę wziąć? Z tym gówno kill-offem nie dam rady. No właśnie, Black Blue chyba teraz będzie. Chyba, że taśmy nie będę miał, to nie wiem. Czy dam radę, bo się boję. Ten kill-off może nie wystarczyć, tak szczerze. Gdzie handlarz drugi poza ty? Ten mnie w ogóle nienawidzi. Farmaka, jak ty w dupę do mnie masz? Coś jest nie tak, chłopie? Nie będzie resuba. No nie ma właśnie nikt na sprzedaż nawet tej taśmy. Nigdzie jej nie ma. Ja już wnerwiony. Co się tu podzieje? Bo oby taśmę upuścił. Nie no, ubrania ci zabieram. Gdzie jest jakiś handlarz inny niż farmakak? W dupę! Po co mam ludzi bić? Z nich może dropić? Taś, rację, z nich może dropić coś. Zapomniałem, że może z nich serio dropić. O! Taśma? Do kopania to mi niepotrzebne. Szpatuła jest po co?
Ty, ja pałkę zużyłem. Chyba oni nie mają tego, pa. Urzędas jakiś. Nikt taśmy nie ma, ja pałkę zużyłem, teraz obsrany jestem, ale chyba miałem jeszcze jedną. Tak, dobra. Nie, no nie zdobędę tej taśmy. Ty, wyglądasz podejrzanie, ty na pewno masz taśmę. Dobra, będę rozbierał tych, co ich zbiłem, żeby widzieć, kogo zbiłem. Ja pierdzielę. A nie, zdrowie odnawia tam na dole chyba. To śpi? Nie. Chyba nie śpi. Jak nieskończona jest pałka? Co ty gadasz? Ty, no już 20, ja nie mam tego i się boję, że to nie wystarczy. Ja pierdzie. Regal, proszę cię, daj taśmę, błagam. To jest 3DMG? Ta? Prysznic. No Black Blue też nie masz taśmy, jakąś tupę przepychaczkę do kibla. Ty, oni przychodzą po ubrania, nie jest dobrze. Ja pierdziele, nikt tej pieprzonej taśmy nie ma. Ty, poczekaj, kurde, zabrali to. Mogę to zostawić. To bym się przekopał najwyżej tam. Przecież jest łapel. I co, próbujemy? Luj, przekopa się tam najwyżej. Jak nie starczy kilofa. Bo nie mam taśmy. Pyk, nożyce. To... No nie zrobię nic więcej. Widelec wziąć? Nie, tam są widelce. Manekin, kurde, racja, ja pich. Czekaj, co jeszcze miałem? To jest okej. Jazda! Lecimy! O chłopie, ale zdenerwowani na mnie. Dobra, tu widelcem, żeby taniej było. Co? A. Ty, poprzenoszę może te rzeczy, co? Jakbym lipę miał. O fuck. Nie, dobra. O Jezus! O Boże, ja pierdzielę! Ja pierdzielę w dupę! Prawie lipa była, już prawie lipa była. O chłopie, już lipa prawie zaliczona na starcie. Proszę, proszę, proszę. Dobra, jest kit. Może z tyłu, co? Z tyłu nie zauważą.
O chłopie. Szybciej, szybciej! Czterdzieści. 28. Dzida szmatu! Chłopie, ja pierdzielę, rozpieprzone drugie więzienie na totalnym S5 dni. W 5 pieprzonych dni rozpieprzone więzienie. Chłopie, już jestem taki pro w tą gierkę. Oczywiście dzięki kochanym widzom, serce dla was. Bo bez podpowiedzi to wiadomo, że bym nie dał rady. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Za 5 lat będziesz robił to samo, tylko w prawdziwym życiu. Chłopie. Tu jest cięższa praca niż w kopalni, a ty jeszcze do mnie coś piszesz, że do więzienia trafię. Opanuj się czasem. Pohamuj czasem swoje chamskie teksty, ok? Statystyki nasze. 164 przeciętny strażnik wściekłości. 63%. 566 reputacja. Dobre zachowanie, złe uczynki. Nie, złe zachowanie. Czas premia. 10k. To jest max? Czy da się więcej? Ładnie, co? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. 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 Słyszysz krzyki, słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. Słyszysz krzyki, słyszysz.